Cześć wszystkim. Jak pewnie zauważyliście, to nie jest ta prezentacja, która jest tutaj na składowce. Jest inna po prostu. I ja też nie jestem Tomek, tylko jestem Bartek. Słuchajcie, dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o... Słucham? Nie mogę na to odpowiedzieć, bo jak powiem, że jest gdzie indziej, to uciekniesz. A właśnie. Nie, nie. Tak, prawda jest taka, że Tomek się rozchorował i go nie ma po prostu dzisiaj. Może coś tam znajdziesz innego. Nie, nie. Nie? Rozumiem. To się okaże. Dobra. Więc jedziemy z koksem. Jeszcze raz. Jeżeli ktoś był na mojej prezentacji, wie. Jeśli ktoś nie, to nie wie. Jestem Bartek Witczak, pracuję w takiej malutkiej firmie Day One i my robimy, głównie klepiemy w Reakcie. Pomagamy innym firmom posprzątać albo tworzymy projekty od zera. I dzisiaj chciałem wam powiedzieć o typach na frontendzie. To jest w sumie doświadczenia, które zbieramy na przestrzeni projektów, głównie zespołom, które pomagamy. I też moje podejście do typów na frontendzie mocno się zmieniało. Więc może w ogóle zaczniemy od tego, dlaczego mówimy o typach, tak? Dlaczego potrzebujemy typy. O co chodzi, że teraz powstaje tak dużo różnych odmian, nowych czy to języków, czy jakichś nowych nakładek, czy jakichś supersetów do JS-a. Dlaczego my to w ogóle potrzebujemy? Więc musimy sobie zobaczyć, jaki jest kontekst całej sytuacji. Tak, bo chcielibyśmy, albo zastanowimy się, kto w ogóle pyta, czy potrzebujemy typy. Zastanowimy się, co w ogóle budujemy, że moglibyśmy potrzebować typy, a może ich w ogóle nie potrzebujemy. I co bardzo ważne, zastanowimy się też, kto buduje tą aplikację, kto buduje ten system, który będziemy rozwijać, bo to ma też bardzo duży wpływ na to, jakie podejście chcemy zastosować. Teraz na początku zastanówmy się, kto w ogóle pyta. Więc jest trzech moich przyjaciół, jest John, Tom i Mike. John to jest JS developer, czyli on tam co tydzień nowy framework, po konferencji nowy framework, po konferencji nowe podejście. On generalnie niczego się już nie boi, dużo rzeczy już widział i wie, że w świecie wszystko szybko się zmienia. Jest też Tom, Java developer, tak? Czyli to takie trochę przeciwieństwo. On od 45 w Springu i cały czas w Springu. Generalnie jak tam, co robimy, to nie jest istotne, ale robimy w Springu. I tam wszystko mu się klei. No i jest też Ruby developer, czyli community jest najważniejsze. Jakoś będzie. No dobra, i teraz, jeżeli patrzymy z tej perspektywy, no to John jako JS dev siedzi i on już dużo rzeczy widział, ale zastanawia się, po co mi jest statyczne typowanie, jak ja tu już 10 lat siedzę, już wszyscy mnie przekonali, że dynamiczny i weak typing to jest super pomysł. Ja już nawet się przyzwyczaiłem, już nawet im uwierzyłem, a oni teraz przychodzą i nie, że będzie teraz statyczne typowanie. Natomiast Tom, jak przychodzi, ma pomóc na frontendzie, no to on mówi, słuchajcie, jak poważne rzeczy, to musi być poważny język, no to JS już odpadł w przedbiegach, ale musi być statyczne typowanie. Ja nie będę tutaj niczego ruszać, czyli nie będę statycznego typowania. No i jeszcze jest Ruby. To on też na backendzie działa, ale on mówi, to statyczne typowanie to jest dla amatorów. My tam robimy duże systemy, naprawdę duże rzeczy na backendzie w Ruby. Tam nie ma statycznego typowania. OK, więc w zależności od tego, kto pyta, możemy mieć troszkę inne podejście. OK, kolejny aspekt, który chciałbym poruszyć, to jest, co będziemy budowali. Czyli mamy kilka typów projektów i każdy z nich też troszkę będzie się różnił w naszym podejściu. Możemy robić MVP, czyli budujemy coś, co nie wiem, czy się przyjmie w ogóle na rynku. Tak, my bardziej szukamy biznesu, który będzie zarabiał, niż zastanawiamy się, jak rozwijać naszą aplikację, żeby ona była utrzymywalna, żeby była piękna, żeby tam deweloperzy byli zadowoleni. Tak, to są te firmy, gdzie tam jeszcze nie ma kuchni, nie ma piłkarzyków, PlayStation. To jest trochę gorzej. No to oni się nie zastanawiają też nad tym, czy jest statyczne typowanie. Oni mają trochę inne problemy, czy jutro będzie praca.
Dobra, może być sytuacja, że my przepisujemy MVP. Tak? Czyli taki znany case TypeScriptu jest taki, że bardzo dużo osób się posiłkuje nim, czyli Slack przepisał swoją aplikację w TypeScriptie. Popełnili na początku błąd, napisali w JS-ie, teraz już się nauczyli w TypeScriptie. Tak? To jest model, że już komuś coś się udało, on już wie, że zarabia dużo pieniędzy, no to teraz trzeba będzie to utrzymywać. Może być mała aplikacja biznesowa, która może nie jest krytyczna dla biznesu. No i oczywiście na drugim końcu jest aplikacja krytyczna, która wiemy od samego początku, że będzie rozwijana przez wiele lat. Albo mamy aplikację, która już jest na rynku, ona w jakimś sensie nie jest MVP, to jest system, który już stoi dosyć długo, ale tam już deweloperzy robią się smutni, no to trzeba nowe zabawki przynieść, no to mówimy, no to może przepiszemy, no to wtedy zastanawiamy się, w czym to przepisać. OK. No i ostatni element to jest, kogo mamy do dyspozycji. Tak, czy to jest taki standardowy zestaw, tam jeden senior, pięciu juniorów, czy mamy zespół komando i to wcale nie jest ten Navy Seals, tylko juniorzy sami, to oni sobie ze wszystkim poradzą. No, czy mamy taką ekipę, że oni tam wchodzą, mają zrobić porządek i potem sobie mogą pójść gdzieś dalej. OK. Jak już mamy nakreślony kontekst, to ja jestem w tym miejscu, że wchodzę, jak wam mówiłem, do firmy z zewnątrz, trochę pomagam i wychodzę. Więc to, o czym będę mówił, też w jakimś sensie oczywiście ma na to wpływ. Dobra. Cztery tematy, które chcę poruszyć, to jest typowanie ogólnie statyczne, jakie mamy wybory, jakie mamy problemy, co chcemy wybrać, rozważyć i co w sumie z tym faktem zrobić. Więc zaczynając od ogólnie statycznego typowania, to tutaj sytuacja jest zastana, no bo w JS-ie to my nie mieliśmy statycznych typowania, ale na szczęście jest dużo materiałów z innych języków, które już, gdzie już jest statyczne typowanie. Więc też możemy sobie zobaczyć, jakie statyczne typowanie ma zalety, jakie ma wady. Więc jeżeli zobaczymy sobie, jakie ma zalety, no to wiele osób argumentuje, że jeżeli mamy statyczne typowanie, to będziemy mieli mniej albo nie wiem, nie będziemy mieli w ogóle runtime errorów, tak? No mamy kompilator, który sprawdza, jakie są typy, wszystko powinno być dobrze ograne. Jeżeli mamy typy, założenie jest też takie, że czas poświęcony na debugowanie również będzie krótszy. Tak, włożyliśmy więcej wysiłku w to, żeby zbudować naszą aplikację, dobrze dobrać typy, więc teraz powinniśmy łatwiej te rzeczy znaleźć. Refactoring to jest ciekawy temat, tak? Bo założenie takie, że refactoring jest łatwiejszy. Nie wiem, czy próbowaliście na przykład w TypeScriptie sobie robić taki refactoring automatyczny, bo find and replace to nie jest dobry refactoring. W każdym razie to nie do końca działa tak, jak wszyscy by chcieli. Natomiast w innych językach to mamy refactoring, te narzędzia mamy naprawdę, naprawdę dobre. No i to, co chyba jest według mnie największą zaletą statycznego typowania, to jest w jakimś sensie wbudowana dokumentacja. Tak, czyli dzięki temu, że my mamy typy, to już na pierwszy rzut oka mamy więcej informacji odnośnie samego kodu. Tak? Dobra. Z drugiej strony mamy taką sytuację, że w związku z tym, że poświęciliśmy czas na stworzenie typów, no to upfront cost jest większy. Tak? Trzeba było usiąść, stworzyć interfejsy, klasy, wszystko to ładnie popakować. Czy type errory to rzeczywiście jest ten problem, z którym my się borykamy na co dzień? Trudno powiedzieć, tak? Bo na pewno, jeżeli mamy statyczne typowanie, to w jakimś sensie zlikwidujemy czy ograniczymy ten problem. Natomiast problemy z typami, to tutaj można się kłócić, to rzeczywiście są te problemy, na które nam schodzi najwięcej czasu i które, z którymi rzeczywiście my walczymy na co dzień. Tak? Bo bardzo często w tych statycznych językach po prostu walczymy z kompilatorem, żeby w końcu się poddał i powiedział, że jest dobrze. Kolejny element jest taki, że stworzenie typów dla naszej struktury to jest jakiś constraint. My nie wszystkie rzeczy jesteśmy w stanie otypować dobrze i jest wiele elementów już w samym JS-ie, które z racji tego, że są dynamiczne, dają nam wiele możliwości. Tak? To, że mamy na przykład bibliotekę, na przykład mamy Lodasza, który jest w stanie pracować na różnych kolekcjach, na różnych typach, to też jest element tego, że to wszystko jest dynamiczne. Tak?
To nie jest tak oczywiście, że tego by nie dało się, nie da się zrobić w statycznym języku, tylko po prostu koszt będzie dużo większy. Więc czasami są sytuacje, że to, że języki są dynamiczne i to, że właśnie dużo osób działa w tym takim, powiedzmy, startupowym świecie z tymi językami dynamicznymi, to jest właśnie też przez to, że ten upfront cost jakiś jest, duży czy nieduży, ale jakiś jest, a nam wcale nie chodzi o to, żeby budować rozwiązania, które się skalują, które będą rozwijane, tylko nam zależy na tym, żebyśmy jak najszybciej dowieźli produkt, który zwaliduje, który rynek zwaliduje i powie nam, czy to jest w ogóle dobry pomysł. No dobra, no i generyki, standardowy problem. Tak? Niewiele osób rozumie, jeszcze nie jest w stanie te rzeczy napisać. Potem wam pokażę kawałek kodu, to sobie zobaczymy. OK. To idziemy dalej. Jeżeli już stwierdzamy, że w jakimś sensie statyczne typowanie to jest dobry pomysł, to jaki my na frontendzie mamy w ogóle wybór? Tak? To się już będzie powtórzało, co mówił też Mateusz wcześniej, jeżeli byliście. Czyli mamy z jednej strony spektrum czego JS-a, który jest weak type i dynamic, no i na drugim spektrum, totalnie z drugiej strony, jest na przykład L, tak? Czyli język funkcyjny, statyczny, strong typing. W środku mamy jeszcze dwa elementy z tych takich popularnych tematów, które są troszkę bardziej, jeden jest w stronę JS-a, drugi bardziej w stronę, powiedziałbym, Elma. Więc jeżeli teraz porównamy tutaj kod, no to znowu mamy funkcję JS-ową, tak, ona nie ma żadnych typowych anotacji, tutaj coś możemy przekazać, nic nas nie kontroluje, jaki ten user rzeczywiście będzie, nic nam nie sprawdzi, musimy cały kontekst trzymać w głowie, tak? Kolejne spektrum to jest flow, czyli dodajemy sobie komentarz flow, żeby plik był śledzony przez flow i sprawdzał nam nasze typy, no i dodajemy adnotację typów. Tak, mamy interfejsy, mamy typy, mówimy, że nasza funkcja toFullName przyjmuje usera i teraz kompilator będzie sprawdzał, czy rzeczywiście to jest spełnione. Jak dużo osób wie, co to jest structural typing? Kto był na mojej pierwszej prezentacji? Dobra. Teraz ważna rzecz, jeżeli chodzi o flow i ta sama sytuacja jest w TypeScriptie, te oba języki, powiedzmy, charakteryzują się tym, że jest w nich structural typing, a nie nominal typing. Oznacza to, że jeżeli zadeklarowaliśmy sobie interfejs user, który ma dwa pola, first name i last name, to jeżeli stworzymy sobie inny interfejs, na przykład interfejs employee, który również ma first name i last name, to do funkcji będziemy mogli przesyłać te obiekty zamienne. To jest nazwane structural typing, dlatego że kompilator będzie patrzył na strukturę. Czyli jego będzie interesowało to, czy struktura się zgadza. Tak? Czyli jeżeli mamy ten nasz interfejs employee i on ma first name, last name, jeszcze kilka innych pól, natomiast mamy metodę toFullName, która oczekuje usera, to jeżeli przekażemy tam pracownika, tak, to również to będzie akceptowalne, dlatego że struktura się zgadza, bo employee również ma first name i last name. Tak? Wkłada się do tego, jeżeli mamy Java czy C#, tam jest nominal typing, co oznacza, że jeżeli będziemy mieli nawet klasę user i klasę employee, one będą miały dokładnie te same pola, to nie będziemy mieli zgodności, dlatego że tam to jest obiekt innej instancji. Tutaj patrzymy tylko na strukturę. No i to jest niezwykle ważne, żeby sobie zdawać z tego sprawę, bo to bardzo dużo rzeczy ułatwia. Jeżeli byście sobie wyobrazili taką sytuację, że jesteśmy w języku, jakimś frontendzie, gdzie jest nominal typing i my musimy wszystko tworzyć przez instancję, musimy, są jakby takie klasy rozumiane w tym backendowym znaczeniu, to nasz program stałby się bardzo sztywny. Tak? Dzięki temu, że kompilator będzie patrzył na strukturę, tak naprawdę zarówno flow, jak i TypeScript możemy dodać do projektów i nie wszystkie elementy muszą jakby być sprawdzane. Tak? Możemy po kolei sobie dodawać te elementy. A w związku z tym, że mamy structural typing, to bardzo często różne struktury będą do siebie pasowały kształtem. OK? Jeżeli zobaczymy sobie na TypeScript, to poza tym, że nie ma tego komentarza flow, to na tym przykładzie wiele się nie różni. Tam system typów między flow a TypeScriptem trochę się różni, natomiast jeżeli korzystamy z takich
bardzo prostych konstrukcji, to jest to bardzo, bardzo podobne. Oczywiście TypeScript w przeciwieństwie do Flow jest dużo bardziej popularny, bo na przykład w Angularze jest by default wstawiony, więc jeżeli korzystacie z Angulara, to musicie korzystać z TypeScriptu. Natomiast Flow powstał przez inżynierów z Facebooka i jest głównie popularny w tym świecie reaktowym. Natomiast teraz sporo osób, kontrybutorów odeszło, tworząc nowy język, więc tamten robi się powolutku zapomniany. Więc zdecydowanie z tych dwóch lepiej pójść w TypeScript, który ma dużo większe, teraz dużo większy zasięg. OK? I teraz na drugim końcu tej skali jest Elm, czyli mamy język funkcyjny, który, jak widzicie tutaj w tym kodzie, nie ma żadnych typów. Tak, Elm bardzo mocno jest osadzony, jakby korzysta z type inference, czyli z takiego mechanizmu, który sam będzie sprawdzał, jaka jest struktura tych obiektów, które są przekazywane do funkcji. Tak, czyli my tutaj w przeciwieństwie do tego, jak mamy w TypeScriptie, czy jak mamy we Flow, nie będziemy mówili dokładnie, jak to wygląda. Natomiast tutaj kompilator będzie nas bardzo pilnował, będzie dużo bardziej rygorystyczny na temat tego, jakie obiekty możemy przekazywać. OK. Poza tym, że mamy ten język Elm, mamy też kilka innych języków, z których moglibyśmy korzystać na frontendzie. Natomiast Elm jest z nich i najbardziej popularny, i posiada jakby cały taki ekosystem, tak? Pomimo tego, że to jest sam język, to mamy też tam rodzaj architektury, który jakby jest najczęściej wykorzystywany do budowania aplikacji. Wydaje mi się, że tutaj jakby oferuje najwięcej. ReasonML to jest język, który jest właśnie tworzony przez osoby z Facebooka, te, które też odeszły z Flow, i to również jest język funkcyjny, natomiast on jest już dużo, dużo bardziej niszowy, jeżeli w ogóle można powiedzieć, że na przykład Elm jest popularny, tak? To też jest zupełna nisza. Te pozostałe elementy są już praktycznie tam przez jakichś purystów wykorzystywane. PureScript to jest język, który również ma kompilator w Haskellu napisany, tak samo jak Elm, natomiast on jest dużo bardziej taki w jakimś sensie naukowy, tak? Tam te wszystkie funkcyjne koncepty są dużo bardziej używane. ClojureScript oczywiście dla osób, które piszą w Clojure, na backendzie, wtedy mamy język, w którym możemy sobie frontend stworzyć. Scala.js jest podobnie. CoffeeScript już praktycznie zapomniany. No i Dart teraz powoli się odradza, bo jest taka biblioteka jak Flutter, czy to framework, która pozwala nam tworzyć aplikacje mobilne. No i pamiętajcie, że te rzeczy to jest troszkę taki bleeding edge, czyli trzeba uważać na to, że community jest małe, bibliotek jest dosyć mało i też support czy pomoc innych osób też jest bardzo ograniczona. Tak więc trzeba to do tego podejść świadomie i w dużej mierze liczyć na siebie. Tak, te języki, szczególnie Elm, jakby jest oparty na bardzo prostych konceptach, więc tam można założyć, że jeżeli zrozumie się dobrze core, to tak naprawdę niektóre z tych rzeczy mogą nie być problemem. Tak, że jest małe wsparcie. Natomiast bardzo dobrze trzeba zrozumieć programowanie funkcyjne i trzeba zrozumieć, jak budować, jaki jest schemat budowania tych aplikacji w Elmie. Jeżeli ktoś już korzysta z Reacta, Reduxa, to myślę, że zobaczenie przynajmniej Elma to jest bardzo dobry pomysł i naprawdę wiele rzeczy nie trzeba będzie się nauczyć. OK. Kolejny element to są te nasze powody, dla których mielibyśmy korzystać ze statycznego typowania. Tak, czyli mamy nasz zestaw języków i według mnie TypeScript dla takiego najbardziej popularnego projektu wydaje mi się, że jest najmniejszy próg wejścia i też daje to jakąś wartość, tak? Natomiast jakie są w ogóle wady i zalety z punktu widzenia projektu, tak? Z punktu widzenia wchodzenia do tego statycznego świata? OK. Więc teraz tak, jeżeli chodzi o zalety, no to główną zaletą statycznego typowania jest to, że mamy tam wbudowaną dokumentację. Jeżeli dołączycie do projektu dopiero, albo rozwijacie projekt i nowe osoby dołączają do projektu, to dużo łatwiej jest się zorientować, w jakim sensie, o co w projekcie chodzi i które elementy gdzie grają. Tak? Jeżeli mamy typy, to nie do końca nawet rozumiejąc
całą aplikację. Jeżeli zobaczycie sobie na ten kawałek kodu, to w jakimś sensie wydaje mi się, że wiele osób powiedziałaby mi, o co w ogóle chodzi w tym fragmencie, prawdopodobnie w jakim pliku jesteśmy, co będziemy robili, tak? Mamy zwracanego promisa, już wiemy, że jest asynchronicznie, tak? Mamy jakiś response, tak? Prawdopodobnie wiadomo, że to jest call, jakiś HTTP. Bardzo dużo informacji przy samych typach możemy przekazać jakby naszym współpracownikom. Co za tym idzie, jeżeli właśnie mamy nowe osoby, które będziemy dopiero onboardowali na nasz projekt, to też mamy bardzo ułatwione zadanie. Bo tak naprawdę, jeżeli pokażemy komuś projekt taki czysty JS-owy i tam nie ma ani typów, ani testów, no to zaczyna się fajna zabawa. Jeżeli mamy przynajmniej typy, to już wiele elementów, wiele komponentów możemy zobaczyć, jak działa i do czego w jakimś sensie służy. Tak, wiemy mniej więcej, jaka jest domena, wiemy mniej więcej, jaka jest intencja. Tak, jeżeli mamy naprawdę dobrze zamodelowany system, to z samego typu struktur możemy bardzo wiele wywnioskować. Możemy wiele informacji wyciągnąć z tego, jakie są założenia naszego systemu. Teraz ten element, który według mnie jest bardzo fajny, który wydaje mi się należy wprowadzić na samym początku, to nie wiem, czy kojarzycie takie pojęcie jak DDD. Kto kojarzy? Dawaj, deploy. To jest o tym gdzie? No, to teraz w tym podejściu jedna z takich metod to jest tam anti-corruption layer, czyli mamy warstwę, która jest między serwerem, a jakby naszym klientem. Tak, ona jest na kliencie. I teraz my robiąc zapytania, czy to do serwera, czy jeżeli na przykład mielibyśmy aplikację, powiedzmy, mobilną, gdzie piszemy też w JS-ie, ale mamy bazę danych i chcemy sobie otypować te rzeczy, to mamy fajną warstwę, która nam może rozdzielić jakby granice aplikacji i na tej granicy możemy sobie postawić typy. I wtedy, jeżeli na przykład typy z bazy, tak, to przychodzą w głównej mierze stringi i numbery, to my sobie możemy zmapować to na naszą warstwę aplikacji, tak, i jakąś naszą domenę, gdzie mamy już stringi, mamy daty, tak, to wszystko jest ładnie sparsowane. Teraz dzięki temu, że będziemy mieli taką warstwę, to już bardzo wiele informacji wyciągniemy z tego, jak nasza aplikacja komunikuje się z backendem, czy tam z wbudowaną jakąś bazą, jaki jest nasz model danych. Tak, jeżeli to naprawdę fajnie zrobimy, to będziemy mieli duży element, który będzie prawdopodobnie chodził po całej aplikacji. I do tego bardzo fajnie nadaje się właśnie statyczne typowanie, bo możemy sobie to wszystko ładnie opisać. Tak, czyli to jest ta wbudowana dokumentacja. Te dwa elementy już są troszkę bardziej w jakimś sensie kontrowersyjne, no bo jeżeli mówimy o tym, że jest mniej unit testów, to nie wiem, jak długo pracujecie z JS-em, ale wiele bibliotek, te unit testy polegają na tym, że sprawdzają, czy dobry typ danych wchodzi i czy dobrze są obsłużone errory. Tak, bo chodziło o to, żeby podać stringa, ktoś podał number, nie chcemy, żeby było kastowanie typów, tak, i sobie sprawdzamy to, tak. Więc jakby to prawda, że tych testów nie będzie, co oznacza, że będzie ogólnie mniej typów. Ale czy tak naprawdę o to nam chodzi w naszych biznesowych rzeczach, żeby testować, czy parametry wejściowe są dobre? No nie wiem, ale powiedziałbym, że nie szczególnie. Jeżeli chodzi o refactoring, to też jest jakby zaleta, o której wiele się mówi. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie duży projekt, nawet z TypeScriptem, no to tam ten automatyczny refactoring i tak nie działa, bo te narzędzia jakby nie są może jeszcze na tyle dobre. No dobra, no to teraz zobaczmy, jakie mamy problemy z tym całym statycznym typowaniem. Zacznijmy od tego, że no mamy wbudowaną dokumentację, ale jak sobie otworzymy taki plik, no to nagle okazuje się, że my chcemy zobaczyć, jak to działa, czyli tutaj w tym pliku jeszcze były tylko dwie linijki, czyli nagle mamy plik, który składa się, powiedzmy, z 10, 15, 20 linii kodu, a tak naprawdę tego kodu, jakby, który mówi o działaniu aplikacji, to są dwie linijki. Tutaj akurat wykorzystywany jest taki mechanizm, który w TypeScriptie pomaga nam powiedzieć, że jeżeli mamy funkcję format, to funkcja format może przyjąć tam cztery parametry.
Możemy mieć amount, co jest tutaj ważne, i możemy mieć currency. No i jeżeli tam widać, a wydaje mi się, że nie widać z końca, to amount może być typu albo number, albo money. A currency może być albo stringiem, albo może być puste. I teraz, jeżeli byśmy tak zdefiniowali sobie naszą funkcję, tak ją otypowali, no to okazałoby się, że moglibyśmy przekazać amount money i currency string, tak? Bo to jest jakby legalne połączenie. Natomiast nam zależy na tym, żeby takiej możliwości nie było. I po to piszemy te kolejne 6 innych linijek. Możemy mieć albo kombinację, gdzie amount to jest number, a currency to jest string. Dziękuję. Albo kombinację, gdzie amount to jest money, ale wtedy currency nie ma. Dlatego, że currency już jest w money. Tak? Więc nagle my mamy typy, one nam pomagają, ale teraz, jeżeli przychodzi nowa osoba do projektu i jakby z założenia ona, powiedzmy, nie jest biegła w TypeScriptie, to ona otwiera taki plik i ona zupełnie nie rozumie, dlaczego w ogóle tu jest tyle tych rzeczy opisanych. Tak? No dobra. Teraz dużo większy problem, który już jest bardzo trudno wykryć, bo tamten widać na pierwszy rzut oka, wiecie, to nie jest problem, tylko to jest takie wyzwanie albo feature. To różnie się na to patrzy. Kolejny tutaj już dużo większy problem jest taki, że jeżeli mamy statyczne typowanie, to zaczynają powstawać potwory. Tak? Czyli nagle my tak patrzymy na ten kod i no to może pozamierzamy trochę te typy. No przecież mamy typy, no to nam powie kompilatorek, czy jest wszystko dobrze. Tak? No i tak jedziemy w dół, szczególnie dużo nie myśląc. Jeżeli działamy w czystym JS-ie i nie mamy typów, to jakbyśmy sobie takie coś zrobili, to pewnie kolejnego dnia moglibyśmy nie przychodzić do roboty, bo byśmy nie mieli już monitora. No, koledzy by nam posprzątali na biurku. Tak? Generalnie nie da się utrzymać takiego modelu mentalnego w głowie. Tak? Jeżeli my piszemy w JS-ie i tam nie ma typów, to my musimy działać na prostych strukturach i nasz kod musi być relatywnie prosty, bo my te rzeczy musimy trzymać w głowie. Tak? Jeżeli mamy typy i nagle jest coś, co nas pilnuje, mamy kompilator, który nam powie, że przepraszam, ale tutaj zagnieździłeś już 30 razy, a tutaj nie jest string, tylko number. Tak, to my nagle przestajemy myśleć, no bo jest coś, co nas pilnuje. Tak? I to jest ewidentnie, to jest naprawdę duży problem i bardzo trudno jest potem to wszystko sprzątać, bo jakby no to wydaje się, że no przecież jeżeli mamy kompilator, no to nam podpowie, no to co to w sumie jest za problem, że my tam mamy pociąg, 7 różnych propertiesów, to chyba dużo nie zmienia. A jak tutaj już jest 7, to tam już dużej różnicy nie ma, czy będzie 7 czy 11. Okej. Okay. Kolejny element to jest struktury danych, których w jakimś sensie się nie da otypować. Tak teraz akurat w TypeScript się mocno zmienia i w TypeScriptie już prawie jest to możliwe. Jeżeli ktoś rozpoznaje, to jest funkcja z Reduxa, tak zwany reducer, czyli to jest funkcja, która przyjmuje stan i akcję i zwraca nowy stan. I teraz, jeżeli działacie z Reduxem, to w Reduxie suma summarum wszystkie reducery pojedyncze, które my piszemy, muszą skończyć jako jeden duży reducer. Bo założenie jest takie, że wpada akcja, przechodzi przez reducer, tak jest w jakimś sensie redukowana, powstaje nowy stan i teraz każda akcja przechodzi przez wszystkie małe reducery. Co oznacza, że to jest ściema, że tutaj stanem to jest jakiś wycinek stanu, a tutaj akcją to jest jakaś na przykład search action. Tak? To jest nieprawda zupełnie. To jest nasze założenie, że akurat te funkcje będziemy obsługiwali, do wszystkich innych będzie default, który zwróci stary stan. Tak? Więc nagle mamy sytuację, że to my mówimy, jakie rzeczy tutaj mają być, ale w runtime to jest nieprawda. Tak? I możemy sobie odpisać inną metodę. Teraz właśnie w nowych wersjach TypeScripta są metody, żeby te rzeczy jeszcze bardziej pospinać tak, żeby tam już się prawie nie dało tego popsuć. A tam jak ktoś będzie chciał włożyć nowe wszystkie, no to przecież włoży. Więc są struktury, które jest bardzo trudno typować, albo właśnie w związku z tym, że my mamy taki dynamiczny aspekt języka i on nie jest przygotowany na to, że nagle ktoś chce przyjść z zewnątrz i wstawić typy. Tak? To część rzeczy jest
utrudniona albo prawie że niemożliwa. Okej. Okay. Mówiąc o tych złożonych rzeczach, mamy też trochę generyków. Jeżeli działacie w Reakcie, to pewnie mieliście taki smutny epizod w życiu, że korzystaliście z Redux Form. I teraz, jak tam się spojrzy w typy, to generalnie mało kto wie, o co chodzi, no i po prostu trzeba dopychać nogą, żeby kompilator w końcu się uspokoił. Tak, tam w różnych miejscach trzeba te literki wstawiać, tak, tak raz po lewej, raz po prawej. Generalnie jak się otworzy konfigi te klasy tych reduksformowych rzeczy, to jest naprawdę trudno się połapać, o co tam w tym wszystkim chodzi. Teraz ja nie wiem, dlaczego ktoś wziął reduksforma, ale on już na pewno wie, że to był zły pomysł. Tak? We wszystkich projektach, w których byliśmy, wchodziliśmy, był reduksform i wszyscy już byli smutni, że on tam jest. Ale to jego tak się zabrać szybko nie da. On dobrze jest napisany, że broni się rękami i nogami, żeby nie wyszedł. Nie? Okej. Okay. Nie mówię o takich dwóch tematach, bo oczywiście mamy łatwiejszy refactoring, ale to oznacza, że będziemy już zawsze robili refactoring. I jeżeli mamy update kompilatora, no to w większości projektów kończy się tak, że jesteśmy na wersji 1x albo 2.1, bo update do kolejnego systemu wymaga na przykład tego, że null checki muszą być włączone, a szczególnie ktoś na pewno nie chciał, żeby były włączone. I to jest kolejny nakład pracy, tak? Czyli poza tym kosztem, który mamy, że my musimy jakby otypować te nasze rzeczy, to cały czas, żeby to fajnie grało, musimy to utrzymywać. I to z tego robi się naprawdę duży koszt. Więc ten aspekt, który jest kluczowy, to jest czas. Tak? Tutaj można by się kłócić, czy statyczne typowanie nam zaoszczędza czas, czy daje nam czas. Tak? Bo wiele osób mówi, że no, upfront cost, ale potem to już nie będziemy debugować, bo wszędzie będą typy. Tak? Czy tak jest rzeczywiście? To zależy. Okej. Okay. No dobra. No to mamy już kilka opcji, mamy kilka aspektów, nad którymi się musimy zastanowić, więc teraz wracając do tego, o czym mówiliśmy na początku. Po co my w ogóle chcemy typy? Tak? No i wiemy, że kontekst jest najważniejszy. Jakie mamy doświadczenie, jaki mamy zespół, ile mamy czasu, jaki jest timeline w ogóle projektu i jaki jest rozmiar projektu. Jeżeli chodzi o mnie, to przechodząc sobie teraz przez te rzeczy, jeżeli mamy w projekcie samych komandosów, to może być problem. Ja nie wiem dlaczego, ale bardzo często jest taka tendencja w firmach, że jak już robimy coś nowego, to już zróbmy coś tak nowego, że już nikt nic nie rozumie. I to jest tak, że do tej pory pisaliśmy w JavaScriptie i w jQuery, to teraz będziemy pisali w Reakcie, Reduxie i TypeScriptie. I to ja nie wiem, jakby biznes się musi kręcić. No, ja rozumiem, o co chodzi. Dobra. Jeżeli teraz mamy tych juniorów i chcemy, żeby oni zobaczyli te rzeczy, to pamiętajmy o tym, żeby to był projekt, na który naprawdę chcemy się uczyć. Tak? Bo nie wiem, czy mieliście takie przygody, że piszecie prototyp i pytacie się, ale to jest na pewno prototyp? Na pewno. Czyli może być bagno? No może, to jest prototyp, przecież musimy sprawdzić. Ale na pewno? Na pewno. No i potem... No działa. Nie, no to musimy to pokazać. Ale to jest syf w środku. To jest nieważne, ale działa. No to potem to potem doszpadlujemy. Tak? Więc jeżeli mamy już projekt, to tak, to ma być projekt do nauki i musimy go spalić na końcu. I żebyśmy zaczynali od jednej rzeczy naraz. Tak? Czyli jak cały czas JavaScript i jQuery, to pójdźmy na przykład w Reacta na początku, jeżeli chcemy w ogóle tam iść, albo pójdźmy tylko jakiś TypeScript. Tak? Nie dokładajmy sobie po prostu 13 cegiełek i teraz do tej pory mieliśmy stronkę, gdzie sterowaliśmy kontrakt z backendu, a i to wchodzę do roboty. No to jakiś single page up, taki z routingiem, żeby było, że tam wszystko można było włożyć. To nie do końca jest dobry pomysł. Teraz, jeżeli mamy zespół Navy SEALs, to generalnie to i tak nie ma znaczenia, bo w
to ten zespół powinien nam pomóc podjąć tą decyzję, czy my potrzebujemy statycznego typowania, czy tego nie potrzebujemy. I przeważnie oni i tak zrobią po swojemu, tak? Oni i tak zrobią tak, jak będą chcieli. Miejmy nadzieję. Jeżeli chodzi o to, kiedy tutaj zdecydowanie zalecałbym te rzeczy, no to jeżeli mamy jakiś long term projekt long term, który jest krytyczny dla naszych, dla biznesu i też w którym będzie handover i będzie dalej utrzymywany. Tak, to naprawdę ma dużą wartość, jeżeli robicie projekt, który ma być utrzymywany przez długi czas, który ma być przekazywany dalej programistom, żeby były te typy. Tak? Ja właśnie mocno zmieniłem swoje podejście po tym, jak zmieniliśmy trochę nasze działanie i nie tylko budujemy systemy od zera, ale też pomagamy innym i widzimy, jak dużą wartość ma to, że zmieniają się programiści, programistki, przychodzą nowe osoby i nagle te informacje w typach są bardzo, bardzo kluczowe i wiele rzeczy wyjaśniają. No dobra. A jeżeli mamy taki standardowy projekt, jeden, dwóch seniorów, czterech juniorów, czyli standardowy case, to jakby to mogło wyglądać? To jest najpopularniejsza sytuacja. No tutaj powiedziałbym, że to troszkę zależy od rozmiaru projektu i od tego, w jakim sensie fazie jest ten projekt. Tak? Jeżeli budujemy MVP, to raczej bym odradzał stosowanie statycznego typowania, tak? Bo nasze założenie jest takie, że my chcemy dowieść wartość na rynek, żeby zwalidować nasz pomysł. Tak? Jeżeli my działamy świadomie i wiemy, że biznes ma zarobić na tym kasę i wiemy, że oni chcą zwalidować pomysł, to statyczne typowanie może nas bardzo spowolnić. Jeżeli przepisujemy aplikację, czyli już mamy coś, co się udało, ale to jest bardzo mała rzecz, to cały czas jakby ten narzut związany z typami jest i tak według mnie opłacalny. Natomiast przy średniej, dużej wielkości projektu to zdecydowanie powiedziałbym, że to się opłaca. Jeżeli mamy jakiś system, który jest supportem i on jest utrzymywany, bo pomaga nam, ale to nie jest core value, naprawdę to musi być duży system, długo utrzymywany, żeby opłacało się zainwestować ten czas i pieniądze w to, żeby napisać tam, dobrze go otypować. Tak też zamodelowanie systemu to jest dosyć dużo pracy jakby koncepcyjnej przed tym, jak sobie po prostu piszemy. To nie chodzi do końca o to, żeby otypować struktury, tak tylko żeby zbudować model, który dalej będzie utrzymywany. No i jeżeli teraz mamy mission critical, to wydaje mi się, że firma chce w to inwestować, to jest dla niej core. Więc jeżeli tam będą typy, to na długiej osi nam to tylko pomoże, że będziemy mieli te rzeczy. Dzięki wielkie, to wszystko. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to chętnie powiem. Czy ktoś ma jakieś pytania? O, tam ktoś ma pytania. Poczekaj, uruchomię to jestestwo. Mam takie pytanie. Jeśli mamy duży projekt, long term, teraz już jest w fazie produkcyjnej i frontend chce, chcemy wprowadzać typy po to, żeby nam było właśnie łatwiej przypilnować jakości, a backend chce wprowadzić GraphQL-a, żeby serwer był nieobciążony. I czy jest jakiś sposób, żeby to pożenić? Bo jakby GraphQL jest trochę przeciwnością typów, bo raczej odziera nas z danych, ze ścisłych jakichś MCI albo... dostajemy tylko jakieś fragmenty kodu. Dobra, no to już mówię. To się nie zgodzić muszę. Generalnie GraphQL i typy to są zupełnie dwie inne rzeczy. My rozwijamy jakby też swój produkt i mamy dokładnie ten case. My jesteśmy w tym smutnym przypadku, że z Flowa korzystamy. Ale mamy dokładnie ten case, że mamy GraphQL-a, którym są serwowane dane i mamy wszystkie systemy otypowane Flowem. To jest, to są w ogóle rozłączne kwestie, dlatego że
jakby jest kilka elementów. GraphQL daje nam schemę, tak? Czyli jakby my w GraphQL definiujemy, jaki jest kształt danych, które będziemy wyciągać, albo które możemy wyciągać. Druga akcja jest taka, że GraphQL decyduje, to wtedy frontendowcy decydują o tym, jaki kształt danych wyciągnąć z backendu, tak? Bo jakby tak to jest główne założenie. I to już jest ich odpowiedzialność, że oni robią zapytania, mówią, jaki kształt danych chcą i teraz na każdy kształt danych, które proszą, robią typ. Czyli jedyne, co jakby, czego nie da się zrobić, to to nie jest tak, że jeżeli wystawiamy schemę w GraphQL-u i mówimy, że employee to ma first name, last name, age i tam, nie wiem, salary, tak? To to nie jest tak, że na frontendzie będzie jeden typ employee. Tak? Mogą być końcówki, mogą być komponenty, które wyciągają sobie employee i biorą tylko first name, last name. I mamy osobny typ. Czy wtedy nie będzie tak, że mamy po prostu milion typów na to samo? Tak. Tak i nie. Generalnie zarówno Flow, jak i TypeScript, generalnie większość tych rzeczy daje nam union typy, czyli możemy łączyć typy, tak? Czyli będziemy mieli w jakimś sensie typ taki, to bazowy to jest bardzo złe słowo, bo ono narzuca to, że będzie tam jakaś hierarchia i tam będzie dziedziczenie, to jest nieprawda. Jeżeli mamy teraz ten przykład, że mamy employee, first name, last name, age i nie wiem, salary, to może być tak, że my mamy typ jakiś tam user, który ma first name i last name. I teraz typ employee to jest user i age i salary. Tak? I to akurat się wszystko bardzo dobrze składa. To oczywiście powoduje to, że jest mnóstwo tych typów. I jest zupełnie inna klasa problemów, tak? Bo to jest naprawdę duży narzut, że jest dużo tych typów i naprawdę trzeba z tym walczyć, tak? My niestety palimy dużo czasu na to, żeby walczyć sobie z naszym type systemem i to sobie zmieniać, bo dochodzą na nowe funkcjonalności, tak? Ale jakby podstawowa rzecz jest taka, że GraphQL i typowanie to są rozdzielne rzeczy. I je się spokojnie da pożenić. Ktoś jeszcze pytanko ma? A, wiem, ale chciałeś wyjść. Ja mam pytanie odnośnie używania TypeScripta w małych projektach albo w MVP. Z mojego doświadczenia z TypeScriptem, które nie jest może bardzo duże, mam wrażenie, że ten narzut początkowy jest bardzo niewielki, szczególnie w małych aplikacjach, szczególnie w prostych aplikacjach, szczególnie na początku. A wydaje mi się, że korzyści są praktycznie automatyczne i od razu, więc jakby z jednej strony, patrząc na twoją tabelkę, nie zgadzam się z większością plusów, z drugiej strony być może czegoś nie widzę, jeżeli czegoś nie widzę. Okej. I tutaj jest, bo jakby ta tabelka oczywiście nigdy nie będzie pokazywała całej prawdy, bo jest zbyt dużym uogólnieniem. Jest typ projektu, który będzie mały i ma tak zbudowany model, że tam się nic nie dzieje. Czyli nasz model danych to jest, nie wiem, 5 encji. Tak? Jeżeli mamy 5 encji, jeżeli mamy 5 typów, które trzeba ograć, to nie jest żadna robota. Tak? To jakby możemy mieć to prawie że za darmo. Tak? Teraz pytanie jest dalej, bo jakby najczęściej TypeScript, jak przechodzimy do projektów, to najczęściej TypeScript jest sprzedawany w tym modelu, że no wiecie, teraz wszyscy chcą być full stackami, to zaraz trzeba będzie tam backendowców zaprząc do roboty na froncie, no ale to oni jak nie ma typów, to smutni będą, no to zróbcie TypeScript, no to wam tam niewiele szkodzi, a tutaj będzie coś, nie? I teraz tak, poziom mentalny jest zupełnie inny, bo to, co dla mnie jest najgorszego, jeżeli bierzemy sobie TypeScript, to jest to, że ludzie zaczynają inaczej myśleć. Czyli nagle mamy te złożone struktury. I teraz przy małych aplikacjach to rzeczywiście może nie jest problem, tak? Pytanie jest takie, czy ta aplikacja jest mała i ona zostanie mała, czy ona będzie długo utrzymywana i tak naprawdę, jeżeli ona jest mała, to jaki jest rzeczywiście zysk z tego, że tam jest TypeScript? Przecież jak tam jest 5 encji, to czy tam są te typy, czy ich nie ma, to nie robi żadnej różnicy totalnie. Bo i tak to jest bardzo łatwo do ogarnięcia. Tak? Bo TypeScript, jakby powiedzmy, że w swoim założeniu, tak, jest wpięty do Angulara, też wydaje mi się dlatego, że Angular ma rozwiązywać tą klasę problemów tych systemów Enterprise. Tak? Tam jest dużo rzeczy, tam się bardzo dużo rzeczy dzieje. No i teraz fajnie, jak będziemy mieli typy, bo to nam pomoże, jeżeli będziemy ten projekt bardzo długo rozwijali. Jak mamy mały projekt i tam nie ma dużo tych elementów, to i ten zysk tego TypeScriptu jest według mnie mały. Tak, bo on cię nie będzie, jakby no on cię będzie chronił, ale co on ma chronić, jak tam jest
wiesz, 15 plików na krzyż. Zawsze coś. No. Wydaje mi się, że to zawsze jest równowaga pomiędzy tym, ile musisz w to włożyć czasu, a ile z tego masz korzyści. I wydaje mi się, że dorzucenie TypeScripta do projektu to jest praktycznie nic, więc nawet jeżeli ci to zaoszczędzi, wiesz, znowu jakby kilka godzin w sumie w całym life cycle'u projektu, to już jest to. Plus wydaje mi się, że ta żywa dokumentacja nawet na małych projektach jest bardzo, bardzo wartościowa. Okay. Zagnieżdżone, znaczy jakby skomplikowane struktury danych również można pewnie gdzieś wykorzystać typy, tak? Czyli nie typujesz sobie jednego, tak, że masz całe drzewko properties, funkcji i tak dalej, tylko masz gdzieś zagnieżdżone typy, czyli pewne zagnieżdżone properties mają też swoje typy. Mi się wydaje, że to też bardzo dużo daje czytelności. Tak naprawdę można przeczytać taką jedną strukturę, już wiesz, co robi komponent, aplikacja i tak dalej. Ale pewnie tak. Okej. No mamy inne doświadczenie. Spoko. Dzięki. A chciałeś wyjść, widzisz? Oklaski jakieś za odpowiedź? Za pytanie! Nie, za pytanie. Ktoś jeszcze ma pytanie? Nie. Spoko. Ja mam jedno pytanie, nie związane już może z samymi tymi typami, tylko o tym, co wspomnieli wcześniej. A propos Redux Formy, która jest takim piątym dołem głosu, jak rozumiałem z doświadczenia. Czemu? Piątym to jest blisko. On to jest tam na kilka daleko. Tak, korzystamy akurat z kilku formularzy i gdzieś tam na Okej. Na smutki o Redux Formy to osobną prezentację muszę przygotować. Ja nie mam tyle czasu. Generalnie, jeżeli otworzycie sobie, macie Redux Forma i otworzycie sobie rzeczy od performance'u, żeby zobaczyć, ile rzeczy się tam dzieje i ile rzeczy się renderuje, to my w większości systemów, które robimy, jest tak, że zawsze zamula strona, która ma formularze. I praca nad tym, żeby odpowiednio poustawiać wszystkie shoot component update, żeby odpowiednie miejsca się renderowały na dane zmiany, to jest bardzo dużo pracy, która jakby nie jest zwrócona tym kosztem, jakim jest prowadzenie Redux Forma. Bo wydaje mi się, że to jest ten o jeden most za daleko, gdzie wszyscy stwierdzili, że należy wszystko pchać do Reduxa. I nagle powstał ten koncept, że no to może to jest dobry pomysł, żeby formularz też był w Reduxie. Przeważnie, bo to też jest nie zawsze oczywiście, przeważnie formularz żyje sobie tylko na tej stronie, na której jest i nigdy więcej nic się z nim nie dzieje. Pytanie jest takie, po co trzymać go w Reduxie? Redux to jest stan globalny, tak? To jest jakby w ogóle abstrahując od tego, że Redux jest wykorzystywany po prostu do wszystkiego, gdzie jest potrzebny tylko na tej jednej części komponentu, ale po co trzymać to w stanie, jak można to wrzucić do Store'a. I dokładnie tak samo jest z Redux Formy. Generalnie on odpala swoje macki, jak potrzebujemy dowozić kolejne feature'y i wtedy jest po prostu z nim dramat. On tyle rzeczy, w sensie, trzeba pamiętać, że każda zmiana fieldu odpala wszystkie reducery, tak? Wszystkie reducery. Jeżeli mamy aplikację, która ma tam kilkadziesiąt, powiedzmy, że kilkaset to już jest dużo, reducerów, na każdą wpisywaną literkę odpala się wszystko, odpalane są wszystkie shoot component update, które sprawdzają, czy te zmiany, które właśnie wpisujemy w nasz input field moje imię, nie zmieniły też flagi, która odpala notyfikację o zalogowanym użytkowniku. Nie, to sprawdza cały świat w ogóle. I to jest jego główny problem. To nie jest sam problem nawet Redux Forma, to jest problem pomysłu, że form powinien być w Reduxie. Okej, ale mając kilka komponentów, które gdzieś tam są od siebie zależne, mimo wszystko, czyli wprowadzamy tak. Jakieś tam na typnięcie, sprawdzamy już tak. W momencie dany formularz, rozumiem, że to też nie jest zasadne użycie tej Redux Formy, tak? Znaczy nie, bo jakby ja dążę do tego, że obsługa formularzy jest bardzo dobra w samym Reakcie. Tak, czyli trzymamy stan w top komponencie naszego formularza i jest bardzo mało, znaczy ja jeszcze nie widziałem takich case'ów, żeby coś niezwiązanego z formularzem samym w sobie odpalało się na zmiany w formularzu, tak? Bo nawet jeżeli na przykład mamy taki case, że wpisujemy dane, nie wiem, pasażerów i na wpisywanie danych pasażerów, na przykład na wiek, sprawdzają się ubezpieczenia gdzieś pod spodem, tak? To jakby to jest dosyć dla mnie wątłe połączenie z tym, żeby trzymać to wszystko w Reduxie, żeby można było odpalić side effect, który sprawdza, jakie są dane. Tak? Więc jakby sam pomysł tego, że my wpisujemy tymczasowe dane do formularza, a trzymamy je w globalnym stanie, to dla mnie jest zły pomysł. Okej, ale to mówisz, żeby korzystać też z lokalnego stanu.
stanu reaktorowego w takich przypadkach? Tak, tak. I normalnie walidację robić wszystko. Normalnie. W sensie zanim nie było Reduxa, ja mam to szczęście, że działałem jeszcze zanim był Redux, więc dużo problemów się rozwiązywało po prostu. Ze stanem. Okej, dzięki. Przyjemne było pytanie. Ja mam pytanie w Flow czy TypeScript. Ja wiem, że można znaleźć odpowiedzi, odpowiadając, że TypeScript jest lepszym wyborem, ale jak to wygląda po prostu z tego doświadczenia, jakbyś argumentować to. TypeScript. I to jest kilka elementów. Bo pierwszy element, może to nie jest szczególnie świetny argument, ale jest taki, że ci ludzie z tego Flow odchodzą, w sensie kontrybutorzy, tak? I oni przeszli do Reason ML-a. Więc wsparcie, wszystkie łatania będzie prawdopodobnie obniżone. Drugi, jakby już dużo fajniejszy, dużo lepszy argument jest taki, że w TypeScript jest dużo takich mechanizmów, które jeszcze lepiej działają na tych wszystkich uniach i przecięciach typów. Oni w jakim sensie my też na przykład wybraliśmy na początku, bo na naszym produkcie mamy Flow i my go wybraliśmy dlatego, że on początkowo miał dużo lepszy system typów. Tak, on był dużo bardziej taki w jakimś sensie funkcyjny i dawał dużo większe możliwości. Tylko że właśnie potem było tak, że to wyhamowało, bo oni to przestali rozwijać, a TypeScript bardzo przyspieszył i dodał bardzo dużo rzeczy, gdzie można się poruszać po typach i sprawdzać, jakie są zależności między tymi rzeczami. I to przy jakby złożonych aplikacjach bardzo pomaga. Dlatego jakby gdybyśmy dzisiaj robili jeszcze raz, to na pewno byśmy wzięli TypeScript. Pomimo tego, że ja byłem mocnym zwolennikiem Flow, no, ale to życie nie. Przyszło u ciebie głowę państwo. To jeszcze pytanie? Super. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, miłego dnia.